No i dzień doberek. Dalszy ciąg katowania śmiesznego efekciku Roxanne Cute Baby. Dzisiaj w założeniu ma być chujowo. Mamy chujową gitarę. No mamy ten chujowy efekt, no nie spodziewajmy się od efektu za 180 zł, nie wiadomo czego. Mamy chyba jeden z chujowszych na rynku looperów. Looper Nux Loop Core. Co mamy jeszcze? Mamy chujowy piec, cyfrowy PV Viper, Wypyr, jak zwał, tak zwał. Wielu uważa te piece za chujowe, no mi do ćwiczenia w domu on wystarczy. No i chyba jest tam jakiś chujowy mikrofon typu T-Bone. Niestety kable mam w miarę dobre, nic na to nie poradzę, ale chujowo gram, więc tutaj równowaga chujowości powinna być w normie. W zasadzie stężenie chujowości jest takie, że czuć je tutaj w powietrzu. Więc będzie to grane na żywo, trochę improwizowane, więc niech nikt się nie czuje urażony, że jak coś wyjdzie chujowo. Trudno, nie przeskoczę. Za duże stężenie chujowości. Ok, na początku nagram podkład. O, tu słychać brzmienie tego. No, spróbuję. Posłuchajmy, czy równo. Jest ok. Dobra. Teraz wyłączę to. Ten looper ma taką ciekawą funkcję w całej swojej chujowości, że jak zapiszę ścieżkę, to do zapisanego loopa on mi dopasuje podkład perkusyjny czy metronomowy. No to spróbujmy. No i dobiorę sobie do tego jakąś perkusję. Wtedy ten miks będzie pełniejszy. Wolne. Nie w rytmie. Wolne. Wolne. O. To pasuje. Czyli teraz jak puszczę. Jak puszczę, to będzie z perkusją. Dobra. Możemy przechodzić do grania. Kanał lead. Tutaj na jakiś taki chujowy dźwięk. Tak brzmi na chujowej gitarze. I jedźmy.
Myślę, że skala chujowości przekroczyła wszystkie dopuszczalne normy i każdy będzie w stanie sam ocenić, czy w takim nasileniu chujowości jest to coś warte. No to mówię, efekt wielkości tabliczki czekolady, kosztujący niecałe 180 zł w polskim sklepie, bo z AliExpress go można tam ściągnąć za 130, no ale wtedy chyba cienko z gwarancją, to przynajmniej za te parę dych więcej. Mamy 2 lata gwarancji i jakieś tam przynajmniej teoretyczne wsparcie polskiego dystrybutora. Celem też było to, żeby nagrać to przez mikrofon, żeby było słychać tak, jak to naprawdę słychać. Nie przez interfejsy, ani z Roxanda, ani z Vipera, tylko przez mikrofon z głośnika. Viper był ustawiany na taki w miarę możliwości szerokopasmowy program, gdzie nie powinien wnosić własnych zniekształceń i własnych jakichś narzutów do granych dźwięków. Czy uznacie to za przydatne, czy nie? Już sami ocencie, ja nikogo nie będę namawiać, ani żeby to kupować, ani żeby tego nie kupować. Aczkolwiek tutaj fajną cechą tego urządzenia wydaje mi się to, że można to wsadzić do kieszeni pokrowca na gitarę i zabrać to wszystko ze sobą gdziekolwiek, dlatego że można grać bezpośrednio na nim ze słuchawek i ten dźwięk w słuchawkach jest głośny. W porównaniu na przykład z efektem Digitecha, który mam z multi-efektem, tam ten dźwięk jest bardzo, bardzo, bardzo cichy i mizerny na tym wyjściu słuchawkowym, a tu jest po prostu głośny. I to jest fajna cecha. No i niezależne zasilanie, ma wbudowany akumulator, który podobno wystarcza na tam, nie wiem, mówią, że 30 godzin użytkowania. Nie wiem, jak jest naprawdę, jeszcze go nigdy tyle nie użytkowałem naraz, ani nie sumowałem ilości godzin na nich zagranych, ale myślę, że nie ma ich więcej niż 2. Więc to każdy z Was musi ocenić w zasadzie. Dla kogoś to, ja rozumiem, dla kogoś mogą to być znaczne pieniądze i nie warto, żeby ich w ogóle wydawać, a dla innej osoby może to być kwota, która nie stanowi jakiejś wielkiej wartości i stwierdzi taka osoba, że bardziej więcej warty jest dla niej taki efekt i możliwość skorzystania z tego, co on oferuje, niż te 180 zł. Ale decyzja jest po stronie każdego, to jest indywidualny wybór. Ja to traktuję jako taką dodatkową ćwiczeniową zabawkę do domu, do sprawdzenia możliwości nagrywania tego, gdzieś się tam docelowo pobawię z zapisaniem jakichś innych impulsów, bo ma to taką możliwość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę nagrywał, więc czujcie się zagrożeni.